Twórczość Manueli Gretkowskiej przez ostatnie dwie dekady przyzwyczaiła mnie do pewnej monotonii tematycznej. Cielesność, feminizm, buddyzm, chrześcijaństwo, psychoanaliza zapętlić. Jest to rzecz na krzywdzące uproszczenie, ale wyłączając znakomitą Polkę, tak właśnie rozlokowane są akcenty w znacznej części tego pisarstwa, więc gdy zaczynałem czytać nową książkę Gretkowskiej, wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać. Na linii świata zgodnie z zapowiedzią z ubiegłorocznej kosmitki rozpoczyna się frazą: Jedną z najpiękniejszych części świata jest penis. Zaznaczyła kolejne miasto na mapie, obrysowując je różowym flamastrem w kształt chujka. Od razu zaznaczam, że przywołanie tego fragmentu nie służy mi do sformułowania pojawiającego się niekiedy, a zupełnie niepoważnego zarzutu. Że jako to wulgarna skandalistka i książki zgorszenie antypolskości i pornografia. Jeśli kogoś w 2017 roku oburza pojawiający się w książce chuj, to czas najwyższy obudzić się ze swojej przydługiej drzemki, i nadrobić literaturę pisaną w ostatnim stuleciu w celach cokolwiek szczytniejszych niż komplementowanie gustów dobrze wychowanych ciotek. Zresztą szkoda strzępić ryje. W każdym razie wracając do Gretkowskiej. pierwsze fragmenty na linii świata wypadły naprawdę dobrze, zwłaszcza w scenach opisujących prowadzony przez główną bohaterkę seks-chat, w których autorka świetnie przedstawia kulturowy teatr. Rozbierająca się przed kamerką Natasza odgrywa podniecenia, oglądający ją faceci, zagubieni we własnych potrzebach, ukrywają swoją samotność pod maską. Tam czego pożądania. Rzeczywistość międzyludzka funkcjonuje w tym świecie jako miejsce, w którym najuczciwszymi, najbliższymi autentyczności ludźmi są autycy, nie traktujący społecznych rytuałów jako czegoś naturalnego, ale jako zespół ról, których trzeba się nauczyć, żeby możliwie bezboleśnie żyć z innymi na ograniczonej przestrzeni. Kolejne fragmenty też mnie nie rozczarowały. Kilkadziesiąt stron dalej dostałem pasu, w którym jeden z bohaterów mówi o swojej żonie buddystce. Nie wiadomo, kiedy przyjedzie. To zależy od przebiegu terapii czy jakichś tam kurwa obrzędów. Gdym z kadzidełek rozwiewa się, nic określonego. To nie będzie się z nią kłócił ani tłumaczył. Kobieto, nie ma innych światów zasnutych mgłą strawy i kadzideł. Gdybyś miała dodać dwa do dwóch, pokazałbym ci moje wyliczenia. Udowodnił, że nawet przy wielkościach bliskich wielkiego nic nadal jest coś. I to coś nie wskakuje w pudełko z napisem mogę do nieokreśloności i nie być logiczna za to pełna boskich wibracji. I można się wzdrygać, że pojawił się tu wprawdzie nieśmiertelny duchretkowski buddyzm, ale tym razem jest on czymś sproblematyzowanym, postawionym pod znakiem zapytania. Bohaterowie kontestują idee, które dotychczas podlegały praktycznie bezustannej apologii etapie byłem niemal przekonany, że dostałem od tej autorki coś nowego, że nastąpiła jakaś intelektualnie podniecająca zmiana w przez jej książki świecie. Niestety rozbuchane oczekiwania szybko diabli wzięli, mniej więcej w tej samej chwili, w której do głosu doszedł wątek science fiction. I nie chodzi o to, że romans Manueli Gretkowskiej z sci-fi jest cokolwiek siermierzny, i zestawiony z lemem, Dickiem czy dukajem wypada dość blado, tylko o to, że Dolina Krzemowa, komputery kwantowe i zasada nieokreśloności są niejedynie pretekstami mającymi dowieść słuszności tezy, że przyszłość należy do uduchowionych i medytujących. I nie chcę być źle zrozumiany, nie mam problemu z buddyzmem, taoizmem czy duchowym rozwojem. Mam problem z Gretkowską, która w nowej powieści zbyt agresywnie tę ideę forsuje. Lubię książki problematyzujące zagadnienia, które dotyczą, i utrudniające ich prostą klasyfikację. Tymczasem tutaj autorka z Neofickim bez mała zacięciem walczy w imię idei, o których pisze. To przekonanie o monopolu na słuszność, które wydaje mi się zresztą chorobą cywilizacyjną, sprawia, że nowa gretkowska nabiera niezdrowych, ideologicznych rumieńców. Nie w tym sensie, że pisarka jest wyznawczynią jakiejś opcji ideowej, Chodzi mi o to, że nie ma tu miejsca na sceptyczność, brakuje jakiegoś pluralizmu. Czytelnik, choć przez jakiś czas trwa w intelektualnie płodnym stanie niepewności, koniec końców dostaje kawa na ławę kto ma rację i dlaczego powieściowy świat jest czarno-biały. Dostałem ultimatum, albo uduchowienie i przeskoczenie na poziom kwantowego raju, albo niewolnictwo w służbie sieci, ewentualnie zagłada przez samozapłon na granicy tych dwóch rzeczywistości. Książka Gretkowskiej nie pozostawia miejsca na dialog, przez co nabiera bardzo drażniącego, dydaktycznego, niemal tendencyjnego wydźwięku. Nie jest to książka zupełnie zła. Znajdzie się w niej kilka smaczków, jak choćby przełamanie popularnej, a dość banalnej dychotomii człowiek maszyna. Tutaj dostajemy ciekawy obrazek, gdzie nowa technologia jest w stanie wojny ze starą technologią, a ludzie stanowią narzędzi i cel ich rozgrywek. Ale co z tego, skoro ten pomysł praktycznie w ogóle nie został i oryginalna koncepcja błyskawicznie do płaskiego technologii szlachetnej i technologii niczemnej, z których jedna to duchowo namaszczona droga do zbawienia, a druga mechaniczny, totalitarny zamordyzm. Mimo niezbyt fortunnego wykorzystania fantastyczno-naukowego sztafarzu, Kretkowska zdaje się poszukiwać jakichś nowych formuł dla swojego pisarstwa, czego dowodem ten film z fizyką kwantową. Niemniej na linii świata, mimo kilku świeżych wątków, nie jest dla autorki przełomem i koniec końców wpada w dobrze wypracowane, ale przez to cokolwiek już nudnawe kolejny intelektualne. Tych kilkanaście zdań rzecz jasna nie wyczerpuje kwestii, które można poruszyć w kontekście nowej książki Manueli Gretkowskiej. Jeśli masz ochotę trochę pokłócić się o literaturę, zaproponować inne odczytanie na linii świata, czy zwrócić uwagę na jakieś wątki, wpadnij na stworzony specjalnie w tym celu subreddit albo facebookowy fanpage, linki są w opisie. Przygarnę też każdą ilość miłości w postaci subskrypcji, lajków, łapków i czym tam mnie jeszcze można uraczyć w naszej złowrogiej sieci. No i nie zapomnij śledzić literatury. Tyle ode mnie. Twój ruch.